Tak się złożyło, że jestem tu już 38 lat. Pomologia dla mnie zawsze była specyficznym miejscem. Można powiedzieć nawet pięknym miejscem, gdzie tutaj jest dobre warunki, dobrze się tu czuję. Tu założyłem rodzinę, tu pracuje moja żona. No i chyba postaram się doczekać tutaj emerytury. Więc jestem bardzo związany z tym terenem. Jest rok 1976. Zastanawiam się nad tym, gdzie mam iść do szkoły. I znajomy przyjechał do rodziców i stwierdził, że moje upodobania były ukierunkowane na ogrodnictwo, rolnictwo, więc stwierdził, że jest bardzo fajna szkoła w Pruszkowie koło Opola, która jest znaczącą szkołą w Polsce, jako ta, która kształci najlepszych ogrodników w Polsce w tamtych okresie. Tak zwana pomologia. I po skończonej szkole zaproponowano mi tutaj pracę jako konserwator terenów zielonych. Jednocześnie pomagałem przy organizacji wszystkich sportowych imprez, które odbywały się na terenie tutaj zespołu szkół. Od samego początku byłem zaangażowany, czy byłem zatrudniony jako, tak jak powiedziałem wcześniej, jako konserwator zabytków. Później mi dyrektor zaproponował stanowisko kierownika gospodarczego tych wszystkich obiektów, które ma w trwałym zarządzie zespół szkół w Pruszkowie. Nie wtrącam się w sprawy drużyn, ze względu na to, że uważam, że mamy bardzo dobrych trenerów, bardzo dobrze wykształconych, którzy już swoje miejsce zaznaczyli w piłce opolskiej, więc ja im tylko pomagam. Oni wiedzą o tym, że z każdym problemem związanym z utrzymaniem obiektów zwracają się do mnie, przychodzą, ja ze swoimi pracownikami spełniam ich potrzeby i jest to, można powiedzieć, dobrze prosperujący mechanizm. Początki były trudne, ponieważ muszę jeszcze nadmienić, że takim ojcem powstania ośrodka był pan Marek Procyszyn, z którym współpracowałem ponad 30 lat, ponieważ znaliśmy się jeszcze w momencie, kiedy były organizowane te duże imprezy LZS-owskie, lekkoatletyczne. Więc jak pan Marek przyjechał i przedstawił taką propozycję, no byłem bardzo szczęśliwy i udało nam się stworzyć z panem Markiem coś, co funkcjonuje do tej pory, daje efekty i powiem, no żałuję, bardzo żałuję, że go nie ma z nami, ponieważ by chyba było nam trochę łatwiej, ponieważ zawsze wiedzieliśmy, że to jest osoba, której bardziej zależy nawet niż nam na tym ośrodku, która zrobiła wszystko, żeby nam pomóc i żeby ten ośrodek funkcjonował. Tutaj mamy naprzeciw internat, więc można zobaczyć, że uczniowie nie muszą specjalnie się ubierać, żeby przejść do szkoły, natomiast mogą w każdej chwili, w momencie, kiedy zapomną czy stroju, czy butów, podbiec do internatu i wziąć. Więc jest to ciekawy obiekt, w którym myślę, że większość się dobrze czuje. Mamy małe boisko 50x30 wielofunkcyjne. Mamy duże boisko z oświetleniem pełnowymiarowe 100x60. Mamy boisko trawiaste, no i za internatem żeśmy przygotowali teren, który może posłużyć do rozbudowy tej infrastruktury sportowej. No zobaczymy, jak to się będzie dalej rozwijało. Na tą chwilę po likwidacji gimnazjów musimy zrobić nabór do liceum sportowego i w momencie, kiedy będzie potrzeba, będziemy mogli poszerzyć te boiska. Na miejscu tego boiska było klepisko, na którym już trenowali piłkarze, ponieważ nie mieścili się w grupach wiekowych.
Więc ci pierwsi absolwenci nasi mogą powiedzieć, że teraz młodzi adepci piłki nożnej mają lepsze, o wiele lepsze warunki do trenowania, do rozwoju piłkarskiego. Proszę zobaczyć, w 1977 roku został oddany ten stadion, więc do tej pory on funkcjonuje tak, jak został otwarty. Do młodego człowieka trzeba się uśmiechać. Trzeba reagować na każde dobre jego cechy i złe cechy. Pokazywać mu, co jest dobre, a co jest złe. Jeżeli człowiek rozmawia z młodym człowiekiem, to dociera do niego. On rozumie, że człowiek, będąc wychowawcą, bo mogę też podchodzić do tego, że jestem wychowawcą, bo mam styczność z młodymi ludźmi. Jeżeli mu zwracam uwagę, to zwracam mu po co, dlaczego. Jeżeli mu wytłumaczę to, to on to rozumie i nigdy raczej staram się być uśmiechniętą osobą, a to pozwala mi dotrzeć do młodych ludzi. Oni wiedzą o tym, że też mogą przyjść z każdą rzeczą, z każdym problemem do mnie. Wtedy ja, jeżeli nie umiem nawet mu pomóc, to kieruję go do odpowiedniej osoby, która mu w tym pomoże. To pozwala mi tak myśleć, że młodzi ludzie lubią mnie i mam jakiś tam szacunek, ponieważ te najstarsze właśnie roczniki najbardziej mnie przywitały i bardzo się cieszyły, że mogliśmy się znowu spotkać. Wszędzie, gdzie się pojawiam, a oni są, to zawsze przychodzą, witają się, a to jest taki plus dla mnie, że to wszystko, co robimy tutaj wokół szkoły, w szkole, daje efekt. No i teraz jeszcze podchodzimy do boiska wielofunkcyjnego, które jest dla młodzieży. To też zostało wybudowane przez Starostwo Powiatowe w Opolu, więc można powiedzieć, duża pomoc z tego organu. Chciałbym, żeby pomologia dalej funkcjonowała w życiu Opolszczyzny, w życiu sportowym. Jeżeli uda nam się, a myślę, że wszystko, co robimy do tej pory, to się udaje, powstałaby ta hala, to ten ośrodek jako szkoła, internat i hala by tętnił życiem, ponieważ same wynajmy boiska, które prowadzimy od stycznia do marca, powodują, że bardzo dużo osób tutaj przebywa. Jeżeli jest sobota i niedziela, to mecze rozpoczynają się o 9 i kończą się o 21. Także ten obiekt cały czas żyje. Nasi trenerzy nawiązali współpracę z Pruszkowem. Tam też już wchodzimy z treningami w grupach dziecięcych, więc myślę, że poświęcenie trenerów, poświęcenie nauczycieli, a także pracowników, którzy bez których też by ten ośrodek nie funkcjonował, powoduje to, że można z perspektywy czasu myśleć, że ten ośrodek będzie żył, będzie się rozwijał i będzie znaczącym punktem na mapie Opolszczyzny, a także Polski, że to będzie tutaj to centrum sportu na Opolszczyźnie. Takie miałbym marzenie, które chyba się zrealizuje.